Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku, natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób. Gdzie chcesz, jak chcesz. Zupełnie za darmo. Mewa srebrzysta to ptak charakteryzujący się krępą budową ciała, który należy do rodziny mewowatych. Wyróżnia się białą głową. Szyją, spodem ciała, podczas gdy wierzch jest szaro-niebieskawy. Końcówki skrzydeł są czarne z białymi plamami, a nogi mają cielisty kolor. Charakterystyczną cechą są jasne tęczówki oraz żółty dziób z czerwoną plamką na końcu dolnej jego części. Młode osobniki są brunatne z delikatnym kreskowaniem na głowie. Mewy srebrzyste uzyskują pełną szatę dorosłą w wieku 4 lat. To towarzyskie ptaki. Które nie boją się bliskości człowieka, często występujące nad morzem, w portach oraz na śmietniskach. Mewa srebrzysta osiąga długość ciała od 54 do 68 cm, z rozpiętością skrzydeł dochodzącą do 155 cm waży od 700 g do 1,5 kg, co świadczy o jej dużej rozpiętości wagowej. Te ptaki mogą żyć od 12 do nawet 49 lat. Co wskazuje na stosunkowo długą żywotność w świecie ptaków. Ich wygląd zewnętrzny charakteryzuje się białą głową, szyją, spodem ciała oraz ogonem u dorosłych w szacie godowej, z szaroniebieskim wierzchem i charakterystycznymi czarnymi końcówkami skrzydeł z białymi plamkami. Nogi mewy są cieliste, a żółty dziób zdobi czerwona plamka. Mewa srebrzysta ma zróżnicowaną dietę, która obejmuje ryby, jaja ptasie i ich pisklęta. Drobne ssaki płazy, gadi, bezkręgowce, odpadki oraz padliny. Rośliny i owoce stanowią dodatek do jej diety. Dzięki tak szerokiemu spektrum pokarmowemu, mewa srebrzysta jest uważana za wszechstronnego drapieżnika i oportunistycznego konsumenta w swoim środowisku. Zjedzona może być przez większe ptaki drapieżne, takie jak orły czy jastrzębie, choć nie jest to częste zjawisko. Głównie ze względu na jej dużą rozmiary i zręczność w locie. Mewa srebrzysta preferuje tereny nadmorskie, w tym wybrzeża, klify i porty morskie, ale znajduje się również w centralnych częściach kontynentów, gdzie występują duże rzeki. Często widywana jest w pobliżu ludzkich siedlisk, takich jak śmietniska, co świadczy o jej zdolności do adaptacji w zmieniających się warunkach środowiskowych i wykorzystywania przez człowieka stworzonych zasobów. Mewy te tworzą kolonie szczególnie w okresie lęgowym preferując otwarte przestrzenie do gniazdowania Mewa srebrzysta przynależy do domeny eukariontów królestwa zwierząt typu strunowców jest ptakiem z gromady ptaków należącym do rzędu siewkowych rodzina do której należy to mewowate co łączy ją z innymi gatunkami mew o podobnych cechach morfologicznych i behawioralnych jej przynależność systematyczna odzwierciedla szerokie rozprzestrzenienie i różnorodność ekologiczną wśród ptaków wodnych i przybrzeżnych, podkreślając jej znaczenie w ekosystemach, w których występuje. Rząd siewkowych, do którego należy mewa srebrzysta, obejmuje ptaki charakteryzujące się przystosowaniem do życia w pobliżu wody, co jest widoczne w ich diecie, behawiorze oraz preferencjach siedliskowych. Rodzina mewowatych łączy gatunki o podobnych cechach fizycznych i zachowaniach takich jak umiejętność lotu, pływanie oraz sposób odżywiania się, co świadczy o ich ewolucyjnej adaptacji do specyficznych warunków środowiskowych.